Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, Dromanek100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Wiedźmin, edycja rozszerzona. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku tutaj już się dobraliśmy do Salamandry udało nam się ich tutaj troszeczkę pokonać i także na samym końcu poprzedniego odcinka udało nam się zaruchać Abigail, tak więc we are the best, no i ciśniemy dalej. Tak więc dobra, teraz chyba musimy wyjść z tej jaskini, żeby przekonać wieśniaków, żeby nie bili Abigail. Tak więc dobra, mamy tutaj, widzę, kolejny korytarz, no i mam też wyjście, tak więc wyjść na powierzchnię, no i z tymi wieśniakami pogadajmy po prostu. Spalić czy czać czarcią kochanicę! Niech suka zdycha w męczarniach! Wiemy, że wiedźma jest w jaskini. Przyprowadź ją. Wieczny ogień ogarnie jej grzeszne ciało i pozbędziemy się bestii. Powoli. Sąd musi być sprawiedliwy. Ta suka zniszczyła mi życie! Chciała pieniędzy! Groziła klątwami! Brata mi zaczarowała! Mojego brata! Chciała mi go ukraść z jego złotem! Brat jej nie chciał, więc go zamordowała! Czary na mnie diabelskie odprawiła! Kontrolę nad rękami przejęła i zabiła, podle, zdradziecko! Widziałem twoją miniaturkę w jej chacie. Do dzisiaj śni mi się ten dzień! Brat pracował w polu! To takie straszne! Zamordowała! Więc trzeba ją zabić! Twój brat był wojownikiem, a ty jesteś pijakiem. Nie dałbyś rady go zabić, chyba że we śnie. Po co my go słuchamy, wiedzielebny? To mutant, odmieniec, wiedźmin! Przedstaw swoje zarzuty, Harenie. On pomoże nam obronić się przed czarami wiedźmy. To przez nią zostałem hawekarem. Obiecała, że mi się odda, jeśli pomogę wiewiórkom. Nienawidzę nie ludzi, a musiałem z nimi handlować. Nieźle się na tym wzbogaciłeś. Złoto to nie wszystko. W życiu trzeba mieć zasady. Teraz handlujesz z bandytami, którzy porywają dzieci. Nie wierzę w ani jedno twoje słowo. Wiedźminie, podjąłeś decyzję? Jaka jest twoja wersja, wielebny? Wiedźma wykorzystała Oda i Harena do swoich planów. Ponadto otruła Ilzę. Mikul zgwałcił Ilzę, a ta popełniła samobójstwo. Abigail nie należy do naszej społeczności. Mogła się stąd wynieść dawno temu, ale wolała zostać i mścić się za swoją inność i zły los, który ją spotkał. Manipulowała prostymi ludźmi, posługując się czarcią magią! W końcu przyzwała bestię! Taka jest prawda! Zamknij się, skurwysynu! To ty przewodzisz tej bandzie łajdaków. Musisz wiedzieć, że sprzedajecie dzieci salamandrom. Wiedziałeś o gwałcie i morderstwie. Żygać mi się chce, jak na was patrzę. Jesteście siebie warci. Jesteście winni. Pożałujesz tego. Idę po Abigail, a wy wracajcie do domów. Od samego zarania dziejów kobieta wszelkiego zła jest siedliskiem, narzędziem chaosu. Kobietą rządzi jeno cielesna lubieżność. Dlatego tak chętnie demonom służy, by mogła chuć swą nienasyconą zaspokoić i swe naturze przeciwne żądze! Zabiją nas. Nie bój się. Oto ona, wiedźma plugawa, spalić ją! Nikt tu nikogo nie będzie palił. Nie bójcie się, ludzie! Zastraszyć nas chcą, nie dajmy się! W kupie nas nie ruszą! Doprawdy? Odejdź, zostaw wiedźmę, albo i ciebie będziemy musieli. Spróbuj, kmiocie, uprzyjemnisz mi dzień. Zjeżdżaj, śmieciu. Może nie będę cię gonił. Macie dwie możliwości. Pierwsza, poczekacie, aż odejdę i spróbujecie zamordować Abigail. Wtedy wrócę tu, żeby was zabić.
Wyrżnę wszystkich, każdego zawszonego wsiura. Druga, spróbujecie żyć godnie, odnajdziecie sumienie i zaczniecie od nowa, jak ludzie. Wybór należy do was. Dziękuję, Geralt. Chodźmy stąd. Czas zająć się bestią. Dobra, w końcu mamy przerwę w tym jednym cholernym długim dialogu. Tak więc musicie chwilę, ludzie, na YouTube poczekać, ale ja tu muszę popatrzeć, co tu się na czacie działo przez ten czas. What the fuck, chwilę mi się czat zaznaczył. Co się dzieje? Cholera. What the fuck, chwilę. No, w końcu. Jesus Christ. Nie mogę sobie czatu przewinąć. O, dobra. To tak, mniej więcej gdzieś stąd. Co my tutaj mamy? Witamy z Tubaja, o ile jeszcze jest. To ja widzę, tam spamiliście przez jakiś czas tymi Eleny face'ami. Dobra. Nie wiem, jak tam ktoś coś się mnie pytał czy coś, to pytajcie się jeszcze raz, bo już nie chce mi się tego czatu tak dokładnie czytać. W każdym razie wracamy do gry, no i bijemy tą całą bestię. Nie powiem, trochę ten dialog potrwał. Jak mogliście zresztą zauważyć. O, przynajmniej mam z sobą Abigail, to będzie nas leczyć, tak więc bardzo fajnie, to nam się zdecydowanie przyda. Aha, mamy bestię. Dobra, najpierw pozbądźmy się tych psów. Wow, Abigail padła. Ha. Był tu safe? Bo nie chcę, żeby Abigail padła. Bo tam, jak widzieliście, nie żyje tak trochę. A tego nie chcemy. No właśnie, tylko czy teraz to był zapis, czy nie? Czy to się, wiesz co, chwila. Zrobimy tak. A gry i tak nie mogę zapisać, no dobra, trudno. Wczytamy grę. Zobaczymy, gdzie nas wrzuci. Gorzej, jak gdzieś wrzuci nas nie wiadomo gdzie. Chwilę, jest teraz... No kurwa, to jest przed tym dialogiem. Dobra, tam ciul wczytam. Jakby co, to ten dialog po prostu przeklikam teraz już. Nie będziemy go jeszcze raz oglądać, zdecydowanie. Bo tak trochę on był długi. Tak przez... Chodzić tak przez 7 minut. On trwał niestety. Co wy spamicie tym czymś? Wczytuj się, gro, szybciej. No nie, tu mnie wrzuciła, dobra. Przeklikamy to teraz. Dobra. Teraz... Miku... Od samego zarania dziejów kobieta! Aha. Wszelkiego zła jest siedliskiem! Ale tego już przypominać nie mogę chyba. A nie mogę. Okej, dobra. Okej, dobra, to zaczniemy od tego, że będziemy tutaj tak trochę chronić Abigail. Tylko fajnie było, jakbyś kuźwa mać wyjął cholerny miecz. To było naprawdę miłe. I Abigail, proszę cię, nie umieraj. Ja już ci pomagam. Chyba. Nie wiem, czy ją w ogóle da się tutaj uratować. Podejrzewam, że się da, tu się wszystko da w tej grze. Gdzie ta bestia? Kurde. Chodźmy tam do... No nie, Abigail padła. Dobra, nie wiem, czy ona ma tu wpaść, czy nie. Zobaczymy, w razie czego wczytamy jeszcze raz. No bij ich, kurde, Geralt. Co jest? Co tu się dzieje? What the fuck? Geralt mi się nie chce ruszyć. Jeszcze raz. No bij ich, kurde. Dziękuję, w końcu. Dobra. Wszyscy. Dobra. Bijemy bestię. Do tego to jednak bym wolał użyć tych zwykłych ataków. Okej, okay. Wiecie co, przydałoby mi się... A fuck, popłonę.
Płonę i umieram. Płonę i umieram. Ja pierdzielę, trudne to. Ciul. Dobra, chwilę, zatrzymajmy grę. Spróbujmy wypić tego. Jaskółkę. Dobra. Lej to jaskółkę. I uciekaj. Okej, dobra. Gdzie ta... O, Abigail wstała. What the fuck? Okej, no dobra. Kurde, ta bestia ma sporo życia. No bij ją, kurde, Geralt. Dobra, chwilę. Weźmy sobie jednak obszarowy atak. Cholera, nie płoń. Potem przeczytam to, Denis, co tam piszesz, bo teraz muszę się skupić na tym, żeby tutaj jakoś walczyć jednak. Fajnie było, jakbym tą bestię trochę bił, ale tak trochę mi to nie idzie. What the fuck? Ciężkie to. Cholera. Trudna walka. Jeszcze te psy to się tutaj z ten respią. Muszę bić bestię, bo inaczej to... Tylko kurde, jak ją biję, to mi się odpala to. W ogóle chwilę, mam pomysł. Czekajcie. Mnie trzeba Ardem. O właśnie. Myślę, że to będzie całkiem skuteczne. Dobra, wybijmy trochę tych BTGzdów, czy jakoś tak, póki się ich tutaj jeszcze jakoś mnóstwo nie namnożyło. Okej. Okay. Bo dzięki temu będziemy mogli bardziej się skupić na bestii. A może do tego czasu jeszcze Abigail wstanie, to już w ogóle byłoby fajnie. Dobra. Gdzie jest ten pies cały? Ten radioaktywny szczeniaczek, jak to tam ktoś określał, nie pamiętam kto. No bij tą bestię, cholero. No nie, i znowu mnie podpalił, kurde. Przydałoby się chyba gulnąć kolejną jaskółkę, bo już tam mi się pomału kończy. Ale dobra, póki co bijemy tą bestię. Okej. Okay. Szkoda, że ona podpala, to troszeczkę przeszkadza. Abigail, wstawaj. Dobra, ja się znowu trochę tutaj muszę poodpływać. Witaj, Boberek. Na streamie. Wow, wow, wow. Uciekamy. No dobra, fajnie, Michał, że to twoja robota, ale na razie to muszę spierdalać. Abigail, wstawaj. Proszę cię, wstań. Bo, no nie, nie płoń. Geralt, kurwa. Nie. Nie, dlaczego? Uciekaj, Geralt, nie. Nie. Cholera jasna. Kuźwa jego mać, jakie to jest trudne. Gaś się. Ja pierdzielę, kto to wymyślił? Ja wiem, że ja jestem słaby w tą grę, ale cholera. Nadal mam jaskółkę, tyle dobrego. Nie, 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 turlej się, turlej się, turlej się, turlej się, turlej się. Aż ci się życie nie tad. Tak, będzie kolejne, będą kolejne Wiedźmin, tak jest. O, dobra, okej. Okay. Ja się skupię na bestii. Okej. Okay. W ogóle może spróbujmy ją silnym atakami. Może troszeczkę. Też może być jakiś sposób. No, bij się, Geralt. Bo się tu biją mocno. Okej. Okay. Okej, okay, ładnie. Udało się. Pokonaliśmy w końcu tą bestię. Jesus, jakie to było trudne. Ale dobra, udało się. Na szczęście. Chwilę. Wow, wow, wow. Ej, 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 ej. Cholera. Stawcie Abigail. Pomogłeś tej dziwce i to był twój błąd. Jesteś teraz wycieńczony po walce z bestią, a my skończymy twoje cierpienia. Gień pieprzony, mutancie. Na was starczy mi sił. Odo, na widły go. O Boże, nie, tylko nie widły. Chodźmy najpierw tam do Abigail. Tylko użyjmy sobie tego. Do Abigail na przykład pomożemy troszeczkę. Zresztą ogólnie będziemy napierdzielać obszarowym atakiem, bo dzięki temu to oni, myślę, dosyć całkiem sprawnie i szybciutko padną. Abigail nas przy okazji będzie troszeczkę leczyć. Coś te drugie ataki mi nie wchodzą, nie wiem czemu. Dobra. Nie, a dobra, myślałem, że Abigail padła, to jakiś tam inny random padł. Dobra, z tobą już sobie rozprawimy się zwykłym. O nie, tam ktoś z tyłu ma widły. To jest najgroźniejszy przeciwnik, zdecydowanie. Okej, okay, dobra. Wieśniok, umieraj. Dziękuję. Okej. No, to chyba tyle. Ile tu jest szczątek, omygy. Dobra, pogadajmy z Abigail. Dzięki, Geralt. Zawdzięczam ci życie.
Teraz idę się spakować i wyjeżdżam z tej przeklętej wioski. Dobra, to czekajcie, wezmę znowu pauzę troszeczkę i spróbuję poczytać te czaty, bo tam widziałem, Denis, coś długiego wysyłałeś. Dobra, chwilę, przyznam sobie. Aha, dobra, nie czyta. Aha, dobra, super, no to tak trochę za późno. Nie wiem, co tam Denis wysłałeś. Później to najwyżej sprawdzę. Dobra. Okej. To tak, mieliśmy sobie jeszcze popodnosić szczątki przede wszystkim. Tutaj z bestii. To jest, myślę, dla nas najważniejsze. I w ogóle te szczątki fajnie by było tutaj popodnosić wszystkie. Bo będzie tutaj na pewno dużo. Chwilę tylko tutaj, żeby czat się odświeżał. Dobra. Podnosimy z nich rzeczy. Wow, 120 orenów, nice. Dobrze ich przeszukuję. 250 orenów i glade. Nice. Dobra, fajnie, bardzo, bardzo fajnie. Dzięki, Geralt. Nie wiem, co by było, gdyby nie ty. Cieszę się, że we mnie uwierzyłeś. Kim byłbym, gdybym nie uwierzył? Dzięki. Jesteś kochany. Żegnaj. Wow, jak się przez chwilę trochę przeteleportowała. Dobra. Okej, oczywiście sobie jeszcze troszeczkę podnosimy z nich rzeczy, bo oni są, widzę, całkiem bogaci. Jak na wieśniaków. Dobra. Podnieśmy sobie z nich to wszystko. Tu jeszcze mam jakieś szczątki, a to już są te. Dobra. To już w sumie chyba więcej nie będę musiał ich przeszukiwać. A już raczej wszystko, tutaj już tylko te psy. Dziwne. Bestię przeszukałem, dobra. Okej, okay, to tak, zobaczmy sobie dziennik. Co my tu teraz mamy do zrobienia? Berengar uciekł z Salamandry i prawdopodobnie przedostał się do Wiziny, okej. Okay. Wiedźmińskie tajemnice, muszę udać się do Wizimy. Okej, okay, ogon Salamandry, zdobyłem Glade, muszę teraz iść do karczmy do Poszań, tak jak się umówiliśmy, okej. Okay. No dobra, czyli teraz w sumie... Jeśli zastanawiam właśnie, czy teraz... Wiecie co, teraz pójdziemy sobie zrobić tą misję poboczną. To myślę będzie najlepsza opcja, aktualnie. Tylko tak, zobaczmy gdzie mamy iść, gdzie my w ogóle jesteśmy. Jesteśmy tutaj, czyli musimy przejść po prostu tędy i tutaj, dobra. Tylko w sumie włączyłbym sobie śledzenie tego zadania. Czyli... To? Tak, wskaż zadanie na mapie, proszę bardzo. No i dobra, podejrzewam, że w tym odcinku jeszcze tam podbiegniemy. I będziemy kończyć. O tak, to jest bardzo dobry pomysł, Gucio. Już zapisuję. Okej, okay, lecimy. Zobaczmy sobie mapkę. Dobra, tędy. Już go cię zapisałem. A to kod na Battlefronta? Serio, Denis? Nie wiem, ja tego nie chcę, bo u mnie... Pierwsze mam Battlefronta na PC, znaczy tfu, na PS4 i... A i tak mój PC tego nie uciągnie, no nie? Także nie wiem, jak ktoś chce, to niech bierze, skoro Denis daje. Gospo, witaj na streamie. Okej, okay, mapa. Dobra, jeszcze troszeczkę. Więc biegniemy. I ponownie podejdziemy pod tą jaskinię, ale już nie będziemy, myślę, w tym odcinku wchodzić, bo już nam czasu za bardzo nie starczy. No, a Diego jest ten? Chyba w Battlefroncie to chyba nie ma cross-platform, co? W sumie to było zbyt OP, bo na PC-cie by konsolowców rżnęli jakby chcieli. Na myszkach. No cóż, takie życie. Dobra, jesteśmy już praktycznie na miejscu. W sumie moglibyśmy już iść do Wyzimy, ale tak jak mówię, chciałbym jeszcze tutaj zrobić tego questa. Okej, okay, dobra, schodzimy tędy i tu już gdzieś za chwilę będziemy mieli... to całe wejście do tej jaskini. I tak jak mówiłem, będziemy kończyć ten odcinek. To już jest trzeci, który dzisiaj nagrywamy, czy drugi? Już się kuś was zgubiłem. Nie, to już jest chyba trzeci, tak więc to chyba jest ostatni odcinek, który nagrywamy na tym streamie. Jeszcze sobie wejdźmy tutaj do ogniska. No mój też Battlefronta to by na pewno nie uciągnął. Może trochę mniej, myślę tak tyle. Okej. Okay. Dobra.
W ogóle nie wiem, czy tam mogłem jakieś atuty dodać, czy nie. No cóż, dobra, to myślę, zobaczymy już w kolejnym odcinku. Tak więc, tak jak mówiłem, w następnym lecimy wykonać tą misję poboczną, która nam się nie udała na początku poprzedniego odcinka. Mam nadzieję, że teraz nam pójdzie dużo lepiej. Udało nam się pokonać bestię, tak więc tak naprawdę możemy już iść do Wyzimy, ale zrobimy to tam później. Tak więc dobra, dzięki wszystkim za oglądanie, no i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie, no i do kolejnych filmów. Na razie, no i cześć.